I to jest druga część rozdziału Zgasić kukłę. Łatwiej robiło nam się kukłę, kiedy mieliśmy w środku lalkę zamiast siana. Z nosem turonia, w okularach przeciwsłonecznych i chustce wyglądała jak żywa. Nikt nie zgadłby, że to lalka, gdyby wcześniej nie wiedział. Schowaliśmy ją pod łóżkiem Leny. Minęło sporo czasu, zanim zasnąłem tego wieczora. W końcu pomodliłem się za kukłę w wieczornym pacierzu. Panie Boże, spraw, żeby się nie spaliła tak naprawdę. Kiedy w świętojański poranek zszedłem do kuchni, siedziała tam ciocia babcia. No, czyż to nie kręciołek? Powiedziała mrużąc oczy. Ciocia babcia jest gruba i stara i jest starszą siostrą dziadusia. Mieszka 20 kilometrów od nas i odwiedza nas zawsze wtedy, gdy jest jakiś niezwykły dzień. Boże Narodzenie, Wielkanoc, na urodziny, 17 maja w Święto Narodowe i tym podobne. I w noc świętojańską. Nasza prawdziwa babcia, ta, która była żoną dziadusia, umarła, jak miała tylko 35 lat. Ciocia babcia jest naszą babcią zastępczą. Poczułem, że robi mi się ciepło na jej widok. Ciocia babcia ma taki ładny wzorek na twarzy, bo cały czas się uśmiecha. Moja rodzina cieszy się i wygłupia, kiedy ona przyjeżdża w odwiedziny. Gramy wtedy w Chińczyka, jemy dropsy, słuchamy opowieści, które ciocia babcia opowiada wraz z dziadusiem, a potem ciocia babcia robi gofry. Wielu ludzi mówi, że coś jest najlepsze na świecie, ale gofry cioci babci są naprawdę najlepsze na świecie, zupełnie poważnie. To był fajny dzień. Nawet tata z nami grał i jadł gofry. Tak w ogóle miał opryskiwać pole gnojówką, ale mama uważała, że powinien z tym poczekać, żebyśmy nie musieli obchodzić nocy świętojańskiej w oparach gnoju. Tata stwierdził, że to dla niego zupełnie wszystko jedno. O 6:00 mama klasnęła w ręce i powiedziała, że czas na rozpalenie ogniska. Chciałbym mieć na czole guziczek, który naciskałoby się, żeby zniknąć. Czemu Pan Bóg nie zrobił nam takich guziczków? Przydałoby mi się o wiele bardziej niż środkowy palec u nogi. Właśnie gdy mieliśmy wychodzić, ciocia babcia złapała się za plecy i powiedziała, że musi trochę poleżeć. Dziadziuś został, żeby jej potowarzyszyć i zjeść jeszcze więcej dropsów i gofrów. Ja też chcę zostać, powiedziałem, ale mi nie pozwolono. Nie widziałem się z Leną przez cały dzień, lecz nadchodziła właśnie, ciągnąc naszą wspaniałą kukłę owiniętą w prześcieradło. Ze zmartwienia miała na czole głęboką zmarszczkę. Może ją tu po prostu zostawimy? Zapytałem. Lena spojrzała szybko na Magnusa i pokręciła głową. Wszyscy ci, co mieszkają w pękatej Matyldzie, zebrali się na brzegu. Była to moja rodzina, Lena ze swoją mamą, wujek Thor, brat taty i dziewczyna wujka. Na nabrzeżnych kamieniach widniało najwyższe, najpiękniejsze ognisko, jakie kiedykolwiek widziałem. Minda, Magnus i tata je zbudowali. Moje starsze rodzeństwo cieszyło się i było dumne. Tak, to teraz brakuje nam tylko świętojańskiej kukły. Uśmiechnął się tata i podkręcił wąsa. Lena chrząknęła i odwinęła kukłę z prześcieradła. Wszyscy patrzyli zaskoczeni na nasz wytwór. Naprawdę super! Minda była pod wrażeniem, a dorośli pokiwali głowami. Kątem oka zauważyłem, że zmarszczka Leny ze zmartwienia przeobraziła się w mały wąwóz. Pomacałem swoje czoło. Wciąż nie było tam żadnego guziczka. Minda wzięła kukłę pod pachę i wspięła się na szczyt ogniska. Kolana jej się wcale nie trzęsły, kiedy tak stała kilka metrów nad ziemią. Minda jest adoptowana z Kolumbii. Mama i tata ją stamtąd przywieźli, gdy była małą osieroconą dzidzią. Czasami się zastanawiam, czy ona tak naprawdę nie jest indiańską księżniczką. Trochę tak na taką wygląda. A tego świętojańskiego wieczoru, kiedy stała na szczycie ogniska z rozwianymi włosami, wydawało mi się, że przypomina indiańską księżniczkę bardziej niż kiedykolwiek. Przez chwilę byłem nawet szczęśliwy, aż do momentu, kiedy wujek Thor wyjął zapalniczkę. Już miał podpalać, kiedy kędziorka krzyknęła – Młoda paja! Wszyscy się odwrócili. Jakaś młoda para naprawdę szła przez nasze świeżo skoszone pole. Dziadziuś i ciocia babcia. Chyba doznałem małego szoku. Takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach.
Ciocia babcia pożyczyła garnitur taty i była panem młodym. Wyglądała jak gruby pingwin. Dziaduś miał na sobie długą białą suknię, welon i buty na wysokim obcasie. Jego kaktus służył mu za wiązankę ślubną. Że też można było się śmiać tak, jak my się śmialiśmy tego wieczoru. Mama aż się zakrztusiła oranżadą gruszkową, że kaszlała jeszcze na drugi dzień. Wujek Thor opadł na kolana, a najlepsze z tego było to, że nikt nie myślał o ognisku. Ale kiedy dziaduś i ciocia babcia wreszcie usiedli, wujek Thor znów wyjął zapalniczkę. – Nie podpalaj – powiedziała szybko Lena. Wszyscy spojrzeli na nią zdziwieni, ale zanim zdążyliśmy jeszcze bardziej zaprotestować, wujkowi udało się rozpalić. Widziałem, że Lena na moment przestała oddychać. Zbierała siły do potężnego krzyku, takiego jak to tylko Lena może wydać. Zdążyłem tylko zasłonić uszy rękami, kiedy rozległo się – gaś! – zawyła. Płomienie tańczyły wzdłuż boków ogniska w stronę świętojańskiej kukły. – Mamusiu, to lalka! W kukle jest lalka! Gaś! Minda zareagowała pierwsza. Błyskawicznie opróżniła pojemnik z kiełbaskami i napełniła go wodą morską. I wtedy wszyscy jakby się obudzili. Opróżniliśmy wszystkie pojemniki i skrzynki, jakie udało nam się znaleźć. Potykając się o siebie, biegaliśmy z powrotem, w tę i z powrotem, do brzegu fiordu. Tata nami kierował i rozkazywał, próbując ustawić nas w szeregu. Należy do ochotniczej straży pożarnej u nas we wsi, ale na niewiele to się zdało. Płomienie wżerały się coraz wyżej. O nie, o nie, o nie, lamentowałem po cichu. Bałem się spojrzeć na kukłę. W końcu zrozumieliśmy, że nie damy rady zgasić ogniska. Rozpaliło się na dobre. To na nic, zawołał wujek Thor, rozkładając ręce. Właśnie gdy to powiedział i nie mieliśmy już żadnej nadziei, usłyszeliśmy, że ktoś odpala traktor, który stał wciąż na polu z przyczepą pełną gnojówki. Teraz dziaduś wsiadł do niego, zbliżał się do nas, cofając w szaleńczym tempie. – Z drogi! – wrzasnął przez okno, próbując odgarnąć welon sprzed oczu. Mama krzyknęła. Zdążyła tylko tyle, zanim panna młoda włączyła rozrzutnik gnojówki na pełny gaz w odpowiedniej odległości od ogniska. Na krótką, osobliwą chwilę niebo zrobiło się brązowe. Pamiętam, myślałem, że to niemożliwe. Patrząc, jak wszyscy kulili się, zakrywając głowy rękoma. I wtedy spadł deszcz z krowich kup. Staliśmy tam jak jeden mąż, zalewani gnojówką od stóp do głów. Uciekać nie było po co. Ze wszystkich stron nie było widać ani słychać nic poza latającą gnojówką. Kiedy się to wreszcie skończyło, było tak, jakby wszystkie dźwięki świata zniknęły. My, ludzie, z pękatej Matyldy staliśmy jak wryci. Ani jedno miejsce na ciele nie było wolne od krowich kup. Nigdy, przenigdy, przez całe moje życie tego nie zapomnę. Drzwi traktora otworzyły się powoli. Dziaduś podciągnął ostrożnie swoją śnieżno-białą suknię i zgrabnie, drobnym kroczkiem szedł do nas wśród łajna. No tak, skwitował i kiwnął głową w stronę ogniska. Nie było widać już ani płomyczka. Ognisko i kukła były równie ugnojone jak my. Dzięki, dziadusiu, powiedziałem cicho.